Wracasz do pierwszej drużyny, znowu w roli szkoleniowca bramkarzy. Jakie były twoje pierwsze myśli po otrzymaniu propozycji? Może tak powinno być, bo to jest moje właściwe miejsce w tym klubie. Jakie są twoje pierwsze wrażenia po pierwszym kontakcie i pierwszym treningu z nowym szkoleniowcem Górali? Bardzo dobre, muszę powiedzieć, i staram się mu jak najwięcej pomóc w tym, żeby się zorientował w tym klubie. Jak oceniasz dyspozycję swoich bezpośrednich teraz podopiecznych Rafała Leszczyńskiego i Gustavo Busato, no bo Mateusz Lis kontuzjowany? No muszę powiedzieć, że przeprowadziłem drugi trening teraz i bardzo mi się podobało to, jak pracowali na treningu. Oczywiście umiejętności też są duże, także tam mi się wydaje, że tam nie będzie problem. No to jeszcze pytanie chyba, myślę, retoryczne. Ogromna radość była po powrocie do pierwszej drużyny? Oczywiście tak, no przy tym jaki jest skład personalny sztabu szkoleniowego, oczywiście, że się bardzo cieszę. Właśnie, to jest dla ciebie spore ułatwienie, czy to nie ma znaczenia, że twoi rodacy w większej liczbie są w sztabie szkoleniowym? Nie, to chciałem powiedzieć. Po prostu tak się złożyło, że z trenerem Kocianem już kiedyś współpracowałem i bardzo się cieszę na współpracę. Można powiedzieć, że on mnie wprowadził do dorosłej piłki. Kiedy to było? Już dawno, dawno. Gdzieś tam rok 95. Stulecie wstecz.